Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Grzesiu. Cześć, Chris. Witam w nowym roku. Witam Cię również serdecznie, witamy Was bardzo serdecznie. Tym samym zaczynamy trzecią serię naszego talk show na setkę i od razu na wstępie mała niespodzianka. Dzisiejszy odcinek z racji tematu jest tłumaczony na polski język migowy. Tłumaczy dzisiaj dla Was pan Paweł Żurawski, współpracujący z Fundacją Świat Głuchych. Obecność pana Pawła zawdzięczamy Fundacji Polska Bez Barier, która zasponsorowała dzisiejszą jego obecność w naszym programie. Fantastycznie. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to się potoczy, bo mam wiele pytań. W naszej rozmowie przed programem już parę rzeczy zostało nam powiedzianych i zaskoczyły mnie niektóre aspekty tematu, który będziemy omawiać. Grzesiu, no, jest to styczeń. Pierwsze spotkanie, takie tak wiemy, i są trudne czasy dla wszystkich i chciałem też trochę zacząć od tego, że myślę, że właśnie muzyka między innymi jest takim medium, które spaja nas i daje nam nadzieję i pozwala też w jakiś sposób się inspirować i integrować. Więc róbmy dobrą muzę. Życzę Wam wszystkim, żeby robić dobrą muzę w tym roku i się dobrze nią bawić i mieć okazję oczywiście dzielić się z nią wszędzie. Najlepiej na koncertach na żywo też. Dokładnie tak. Kochani, trzecia seria. Mamy dużo ciekawych tematów, o których powiemy Wam też za chwilę. Dużo nowych projektów, o których już pewnie wiecie z Facebooka. Ale przyszedł czas na ogłoszenia parafialne. Tak jest. Więc w szybkim, telegraficznym skrócie zapraszamy Was na Patronite. Chris, dwa słowa powiesz o Patronite. Tak, Patronite to jest platforma, która pozwala ludziom wszystkim na wspieranie artystów i my też jesteśmy na tej stronie patronite.pl/nasetkę. I uwaga, w tym roku mamy nowości, ponieważ pojawiają się nowe progi umożliwiające dalsze wspieranie naszych działań. I jednym z tych progów, Grzesiu, jest? No, jest 50 zł i złoty kubek na setkę. Tak jest, proszę bardzo, piękny kubek, słuchajcie, wszyscy chcecie go mieć, ja to wiem. Powiem nawet więcej, chyba to dzisiaj weszło online i od razu znalazł się szczęśliwy przyszły posiadacz kubka, bo wykupił odpowiedni próg i tym samym ja szybko jutro wyślę mu prezent w podziękowaniu za jego wsparcie. Pamiętajcie, że Patronite to nie jest... A, okej, okay, mamy tablicę patronów. Tak, mamy tutaj Paulinę, Damiana, Wojtka, Jacka, Mateusza, Przemka, Tomasza, Michała, Hamburger Cafe, Marcina i Mieczysława. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie. Tak, ja chcę tylko powiedzieć, że pamiętajcie, że Patronite, możecie oczywiście nas wspierać, ale my też dajemy Wam coś w zamian. I to są właśnie różnego rodzaju prezenty, spotkania na VIP roomie z nami, z naszymi gośćmi. Także to jest transakcja wiązana, zapraszamy Was serdecznie. Tak jest. No to co, dalej mamy oczywiście nasz kanał. Oglądacie nas na naszym kanale YouTube na setkę, na którym spotykamy się co tydzień o tej samej porze w środę, czyli o 20.
I dla tych, którzy jeszcze nie widzieli nas, jest to program, w którym goście ze świata produkcji muzycznej, ale jak się okazuje nie tylko, rozmawiają z nami na tematy przeróżne, ale jednak dotykające gdzieś tej muzyki. I jeżeli chcecie wzgłębić tematy tego typu poza programem, bo zauważcie, że możecie zadawać pytania też w czasie programu na żywo i my je będziemy potem zadawać w waszym imieniu naszym gościom, możecie przedłużyć to doświadczenie z nami na Facebooku, na naszej stronie facebookowej oraz na grupie VIP, do której można się dostać właśnie między innymi przez wsparcie nas na patronite.pl. Dokładnie tak. Subskrybujcie nasz kanał, dzwoneczki, będziecie dostawali wszystkie informacje. Również znajdziecie nas na Facebooku, wystarczy wbić na setkę. Znajdziecie nas też na Instagramie. Tak. I to tyle. Znajdziecie nas wszędzie po prostu. Tak, jeżeli jeszcze raz powtarzam się cały czas na ten temat, ale ten program jest dla was. I bardzo, bardzo zależy nam na tym, żebyście nam mówili, co lubicie, czego nie lubicie, co byście chcieli zmienić, a my naprawdę będziemy starać się to brać wszystko pod uwagę, no bo po to robimy to wszystko. Tak jest. Chciałbym przypomnieć, że tutaj, bo nie wszyscy nas znają, że Grzesiu i ja jesteśmy producentami muzycznymi, zajmujemy się produkcją muzyki oraz kompozycją od 25 lat, względnie nawet więcej w tej chwili już. I jesteśmy do waszych usług też, robimy masę różnych projektów i zapraszam was do kontaktu po prostu z nami bezpośrednio już. Chris, jedziemy z tematem, bo temat jest dzisiaj mega ciekawy. Dalej. Grzesiu, znasz naszego gościa dużo lepiej niż ja, więc pozwolę ci. Znam, więc przeczytam w telegraficznym skrócie. Kochani, współzałożycielka Fundacji Polska Bez Barier i prezeska Fundacji Impact. Całe życie zawodowe związana z sektorem kultury w różnych rolach i z różnych perspektyw. Bywa producentką, realizatorką, koordynatorką czy kuratorką projektów zarówno małych, lokalnych, jak i tych międzynarodowych. Od 10 lat razem z Fabryką Sztuki w Łodzi współtworzy Art Inkubator, miejsce, które wspiera rozwój młodych i kreatywnych przedsiębiorców zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Ma na koncie ponad setkę wystąpień konferencyjnych i blisko 1000 przeprowadzonych warsztatów. Jest autorką i współautorką wielu publikacji książkowych i artykułów. Pisze, gada, ale też słucha. Dziewczyna, która ma serce na dłoni i dla której doba jest permanentnie za krótka. Agata Etmanowicz. Cześć Agato, witaj. Dzień dobry bardzo. Witam. Dobrze cię przedstawiłem? Zawstydzona jestem przeokrutnie, ale tak. Poczekajcie, dajcie jej moment, wycinamy kamerę na chwilę. Bardzo się cieszymy, że znalazłaś czas dla nas w swoim kalendarzu. Wiemy, że jest napięty, więc tym bardziej szanujemy i doceniamy. Bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, kalendarz napięty, tak jak wszystkich, dokładnie taki sam. Kochana, Chris, chcesz pierwsze pytanie? Tak, w sumie zacznę od tego, z czym mi się w ogóle nasza rozmowa skojarzyła, zanim weszliśmy online, a mianowicie jak w twoim odczuciu ten temat, o którym będziemy rozmawiać, w ogóle jest w świadomości naszej, bo ja mam wrażenie, że nie bardzo. To znaczy to, o czym ty mówiłaś, tak naprawdę zwróciło moją uwagę na to, jak ja mało w sumie jestem świadom tego, że współżyjemy z ludźmi, którzy nie wszyscy mają te same możliwości i o których też powinniśmy też myśleć, bo są po prostu częścią naszego społeczeństwa i często naszymi fanami artystów, prawda, i mają takie samo prawo do po prostu podziwiania tego wszystkiego, co robimy i dzielenia się z nami, więc chciałbym dowiedzieć się właśnie, jak to z twojej strony wygląda. Kurczę, to jest dobre pytanie na początek, niezwykle dobre i trudne też. Prawda jest taka, że ciągle wiemy, tak generalizując, my jako społeczeństwo niewiele, że wielu rzeczy nas uczą w szkole, ja zwykłam mawiać,
nawet wiecie, no, nawet trochę muzyki jesteśmy w stanie wszyscy na jakimś tam poziomie liznąć, ale tego, jak być lepszym człowiekiem, nas nie uczą. To znaczy, jak być lepszym człowiekiem dla innych ludzi i jak wsłuchiwać się w potrzeby innych. Więc myślę, że to jest tak, że z jednej strony mamy takich ludzi, którzy już w tym obszarze dostępności są no mega zaawansowani i zaawansowane i wiedzą, jak to się robi i robią to na co dzień i pilnują tego i domagają się też tej dostępności, a z drugiej strony mamy masę ludzi, którzy tego nie robią i zakładam, że nie robią tego dlatego, że mają złe intencje, że nie chcą się otwierać, że nie interesują ich potrzeby innych ludzi, tylko dlatego, że po prostu nie wiedzą. Nikt im tego nie powiedział, nikt im tego nie pokazał, a w związku z tym po prostu nie wiedzą. Więc też nie mówię, nie zakładam, że jest to kwestia złych intencji u kogokolwiek, tylko po prostu tego, że my wszyscy jeszcze mamy długą drogę do przebycia. Pomimo, że media społecznościowe są bardzo wszechobecne i potężne i w sumie mogły też by służyć temu, żeby na to zwracać uwagę, a jednak tych tematów ja nie widzę gdzieś online'owo, nie? To nie jest, nie pokazuje się nic, no oprócz oczywiście jakichś filmów w telewizji, gdzie wiadomo jest ta możliwość, nie? Odsłuchania, wsparcia ludzi, nie? Czy to przez język migowy, czy... Wiesz, jak to jest z tymi mediami społecznościowymi. Dylemat społeczny. Pokazują nam to, co nam pokazują. To znaczy to, w jakim jesteśmy kręgu. Mi pokazują, właściwie to też zależy, że tak powiem, na którym koncie, pokazują mi tylko i wyłącznie tematy z zakresu dostępności. Tak. O tym żyję, że tak. Więc może to jest kwestia właśnie, wiecie, podłączenia się do jakiegoś kanału, a wtedy będziemy dostawać na bieżąco, bieżąco więcej. Media społecznościowe też dają nam możliwość komunikowania się w sposób dostępny, no tylko może właśnie tutaj same te platformy nie dają nam takiego sygnału, nie? Znaczy, że mogłyby na nas wymuszać tą dostępność na co dzień, że tak powiem, w jakiś sposób, dając nam sygnał i pytając na przykład o to, hej, a czy do twojego filmu zrobiłeś napisy, albo czy wrzuciłeś opis alternatywny, pomyśl o tym, zrób to. Nie? To się faktycznie nie dzieje, więc jeżeli ktoś nam na to nie zwróci uwagi i nie pokaże, jak to się robi i nie przeprowadzi nas przez tą ścieżkę, no to często o tym nie wiemy. Tak, no ale też chwilę przed programem rozmawialiśmy, wspomniałaś właśnie o tekście alternatywnym na Facebooku. Ja też nie wiedziałem, że jest taka możliwość nawet wprowadzenia tego. Nie? Tak. Jest taka możliwość na Facebooku, jest taka możliwość na Instagramie. Cały czas te funkcje jeszcze nie są idealne. No tutaj mówimy o tym etapie komunikacji, który też jest ważny. Jakby w komunikacji z publicznością, bo to jest też jakby duża część mojego życia, to jest generalnie praca jakby z koncepcją budowania publiczności i z różnymi publicznościami. I też świadomość tego właśnie, że ludzie są po prostu bardzo, bardzo różni. I są, wiecie, bo są dwa różne tematy. To jest tak, jedna rzecz to jest to, że wiemy, że nie da się zrobić rzeczy, które będą dla wszystkich, w sensie artystyczne dla wszystkich, bo mamy różne gusta i preferencje, jeżeli chodzi o style muzyczne, pewnie tak jak tu jesteśmy, każdy z nas lubi co innego, gdzieś się spotkamy, a gdzieś będziemy się kompletnie rozmijać. Nie chodzi o to, żeby dyskutować na temat tego, wiecie, co jest lepsze, a co jest gorsze i oceniać czyjeś gusta i preferencje, ale bardziej chodzi o coś innego, to znaczy nie musimy robić rzeczy dla wszystkich, natomiast ważne jest to, żeby w tym procesie nie wyłączać nikogo, to znaczy żeby właśnie dawać ludziom szansę, różnym ludziom szansę zapoznania się z rzeczami, które robimy. Więc jest ta wielka różnica, nie musimy robić rzeczy dla wszystkich, w tym sensie dla wszystkich, żeby wszystkim się równie bardzo podobało, ale nie powinniśmy w tym procesie wyłączać nikogo, a szczególnie nie wyłączać kogoś ze względu na niepełnosprawność.
Wspominałeś o tym tekście, mi się wtedy skojarzyło, że ze względu na sposób oglądania mediów w tej chwili, w ogóle w mediach społecznościowych, jest taka moda na to, żeby oglądać wszystko po cichu i że są teksty w prawie każdym filmie. Czy to nie pomogło w jakiś sposób? Zupełnie może, nie wiem, czy w ogóle jaka była, czy intencja była zupełnie inna, ale koniec końców, jeżeli wszystkie filmiki mają teksty, czy to jakoś wspiera tych, którzy tego potrzebują, nie? No na tym polega cały trik, to znaczy słuchajcie, jest coś takiego, jest dostępność. Jak mówimy o dostępności, no to mówimy o rozwiązaniach, które mają przede wszystkim pomóc osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Tu mówimy o projektowaniu szeroko, produktów, usług, komunikacji, w ogóle wszystkiego, nie? Ale tutaj mamy na myśli, jak mówimy o dostępności, o dostępności mówi się przede wszystkim z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami. I mamy drugie pojęcie, to jest projektowanie uniwersalne, czy design for all, one tam się przeplatają, ale to projektowanie dla wszystkich. I przy projektowaniu dla wszystkich mówimy właśnie o tym, że dla wszystkich, bez konieczności wprowadzania dodatkowych rozwiązań i bez skrótów. No i teraz jeżeli projektujemy nawet właśnie taki post, czy informację jakąkolwiek, w taki sposób bardzo włączający, z myślą o bardzo różnych użytkownikach, użytkowniczkach, to efektem ubocznym tego procesu niejako jest dostępność. Bo okazuje się, że bardzo różni ludzie w bardzo różnych sytuacjach w życiu, w których się znajdują, są w stanie z tego skorzystać. Wiecie, na lekcjach pod ławką można obejrzeć filmik na YouTubie, można go obejrzeć w metrze, ale też może go obejrzeć osoba z niepełnosprawnością słuchu czy osoba głucha. Pod warunkiem, że zna foniczny język polski, bo to jest kolejny temat. Mówisz o dostępności bardzo dużo. Też dzisiaj chcemy trochę też ten temat rozwinąć. Jak wygląda w ogóle dostępność wydarzeń muzycznych dzisiaj? To jest uważam w ogóle niezadbany w ogóle obszar chyba. To znaczy, wiesz, pytasz mnie, a ja powiem tu jakby przy okazji, będę mówić w liczbie mnogiej. My jako Fundacja Polska Bez Barier zajmujemy się koordynacją dostępności na jednym z największych festiwali odbywającym się na świeżym powietrzu, czyli Orange Warsaw Festival. Współpracujemy od lat z Orange i z producentem festiwalu, z Alter Art. Nasza działka to jest właśnie dostępność. My odpowiadamy za koordynację dostępności. Pracujemy tam też z masą partnerów, żeby nie było, bo to właśnie jest my, to jest takie duże my, jest nas tam dużo. Więc wiesz, to jest wyjątek. Tak zupełnie szczerze i z ręką na sercu mamy okazję współtworzyć coś zupełnie wyjątkowego, takie doświadczenie muzyczne, w którym wziąć może udział każdy. Faktycznie, jeżeli to jest twój line-up, to jest twoja stylowa, to jest twój świat, masz na to ochotę, to po prostu wbijasz, nie? Ty jakby nie musisz się o nic martwić, my się tobą zaopiekujemy od początku do końca. Ale to nie jest sytuacja typowa. Są wydarzenia dedykowane, są wydarzenia gdzieś tam właśnie trochę tu, trochę tam. Natomiast to nie jest sytuacja nadal jeszcze, jakby nie jest sytuacja stała, typowa i zupełnie regularna. Okej. Czyli gdybyśmy chcieli dostać albo stworzyć, albo poprosić kogoś właśnie takiego jak ty o stworzenie takiego dekalogu dla producentów muzycznych, ale od tej strony właśnie, czy byłyby takie jakieś punkty główne na razie, tak bez wchodzenia w szczegóły, ale takie główne punkty, które byś chciała nam zostawić do przemyślenia, żebyśmy my jako ludzie tworzący tą muzykę brali pod uwagę już w trakcie procesu powstawania? I czy to jest ważne, żeby myśleć o tym w czasie jakby produkcji tej piosenki na przykład? Wiesz co, to tak, znaczy myślę, że to trzeba myśleć o, że tak powiem, cyklu życia projektu trochę, niezależnie od tego, czy mówimy o, nie wiem, o premierze nowego utworu, czy mówimy o wydarzeniu. To są trochę też dwa różne rodzaje produkcji. Nie? To są jakby dwie różne sytuacje. Natomiast w każdej z tych sytuacji, myślę, że jeżeli chodzi o produkcję wydarzenia, to tam jest też wiele różnych wątków. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest ta ścieżka naszej publiczności, to znaczy wejście w ogóle w buty naszych potencjalnych przyszłych słuchaczy i słuchaczek,
i bardzo różnych publiczności i wyobrażenie sobie tego doświadczenia z wielu różnych perspektyw. I myślę, że jakby od tego trzeba zacząć i wyobrazić sobie, gdzie są, wiecie, gdzie wchodzimy w interakcję, gdzie jest ten pierwszy moment, w którym się w ogóle stykamy z naszą publicznością. No właśnie, czy to jest, czy to są media społecznościowe, czy to jest strona internetowa. I od tego zaczynamy, nie? Bo to jest kwestia jakby tego złapania, nawiązania kontaktu, informacji, potem tego, co ma się wydarzyć. Jeżeli ktoś ma kupić bilet na wydarzenie, no to jest właśnie wszystko to, co jest związane z tym biletem. Jeżeli ma tam dotrzeć na miejsce, no to jest jak dotrzeć do ulicy Sezamkową. Wiecie, to są te wszystkie rzeczy. Co się dzieje później, nie? I jak się będzie poruszał po terenie, w jaki sposób może doświadczać, będąc na miejscu, co może kogoś... nie wiem, stresować, co może kogoś ograniczać, co może być dyskomfortem i jak możemy jakby pomóc w tym, żeby doświadczenie muzyczne było pełne, totalne i maksymalnie komfortowe. Bo to jest tak, że jeżeli jesteśmy na tym poziomie tym takim ludzkim, nie jestem tak zaopiekowani, jeżeli jesteśmy zaopiekowani, czujemy się dobrze i bezpiecznie, to potem jesteśmy w stanie dużo lepiej też przyjmować to wszystko, co się dzieje na scenie, a na scenie dzieją się też różne rzeczy. Więc tu mówię o wydarzeniu, wiesz, ale na tej samej zasadzie można to przełożyć na wszystko, co na produkcję muzyczną też i też cały cykl życia w ogóle utworu. I tutaj w tym wszystkim jeszcze trzeba by dołożyć jeszcze jeden wątek, bo tu mówimy głównie o publiczności i zazwyczaj jak mówimy o dostępności, to mówimy o dostępności z perspektywy właśnie różnych publiczności. A przecież dostępność to jest też ta dostępność na tak zwanym backstage'u. To jest też dostępność dla artystów. To jest też tak, że dzisiaj artysta śmiga w maratonach, ale jutro może się okazać, że jest po operacji stawu kolanowego, nie? I porusza się o kulach, czy ma tam jakieś różne pozakładane sprzęty i nie wejdzie już po schodach, nie? Tak jak po nich, więc to jest... Dużo tych wątków, że wokalista czy wokalista mogą być osobą poruszającą się na wózku. Że wiecie, no to są wszystkie te historie, nie? Że to jest właśnie ta dostępność, o tym w ogóle się nie myśli, ale to jest też dostępność ta właśnie, że tak powiem, backstage'owa i w ogóle całej infrastruktury. No dobra, ale teraz poczekaj, bo poruszyliśmy temat muzyki utworu. I to jest coś, co, na co ja czekam w ogóle. Dziękuję, Chris, że zacząłeś się z tematem. Bo ja rozumiem, że teraz na przykład dzięki panu Pawłowi mamy tłumaczenie naszej rozmowy na język migowy. Ale jak wygląda z tłumaczeniem muzyki, bo wiem, że to można zrobić. No dobrze, a zaczynamy od początku trochę? Dobrze, to zacznijmy od początku. Słuchajcie, no to zacznijmy od języka migowego w ogóle. To znaczy dzisiejsze spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy, język, który jest językiem natywnym, pierwszym, rodzimym językiem osoby głuchej, która rodzi się w Polsce, w większości przypadków przynajmniej. No i ten język jest zupełnie inny od języka fonicznego, którego my używamy. Ma inną gramatykę, jest zupełnie inny. Dlatego też na przykład te napisy nie zawsze pomagają, napisy są nie zawsze rozwiązaniem. To taka tylko takie małe wyjaśnienie. No i teraz, jeżeli chodzi o tłumaczenie muzyki, ja nie jestem tutaj fachowczynią największą na świecie, ale cały czas staram się podnosić swoje kompetencje w tym obszarze i mogę oddać w dobre ręce, jeżeli ktoś ma ochotę pozgłębiać temat tłumaczenia muzycznego. To jest fascynujące. Tłumaczenie artystyczne jest naprawdę, jest przefascynującym tematem. To jest jakby osobny gatunek sztuki. Przynajmniej ja go tak widzę, jako osobny gatunek sztuki. Dlatego, że słuchajcie, no nie każdy utwór ma tekst. Natomiast muzykę tłumaczy się, niezależnie od tego właśnie, czy ma warstwę tekstową, czy nie, i tłumaczy się ją dosłownie od pierwszego dźwięku. Czyli wprowadza się w nastrój, w rytm i jeżeli ten tekst występuje, to tekst jest też tłumaczony, ale opowiadana jest też ruchem ciała
cała historia i nastrój, wszystko co się dzieje jakby w tym utworze. W związku z czym przygotowanie takiego tłumaczenia to jest, wiecie, to jest jak z tłumaczeniem poezji, że to jest jakby właśnie, czy w ogóle z tłumaczeniem literackim, że to jest osobne dzieło, a do tego jeszcze dochodzi właśnie ten cały ruch sceniczny. Ja jestem zafascynowana, właśnie mówię, uwielbiam patrzeć na tłumaczy, którzy tłumaczą muzykę, bo oni, tam jest trochę tańca, no, to jest coś niesamowitego, to jest naprawdę jakby przepiękna sytuacja, ale wymaga to też niezwykle dużo pracy i przygotowania ze strony tłumaczy, też nie wszyscy tłumacze i tłumaczki się tego podejmują. Mhm. To jest dość taka, że powiem, wąska specjalizacja. Czy to można znaleźć gdzieś w sieci, takie tłumaczenia? Można. Można, mogę później zrobić zestaw, zestaw skauta, zestaw linków i podzielić się tym, co widziałam. Przypomina mi taki filmik, gdzie osoba, to nie w Polsce było, gdzie osoba tłumaczyła komuś, kto był niewidomy i niesłyszący kompletnie, chyba mecz. I on go za pomocą ściskania ramion i jakby takim, wiesz, dotykowym sposobem mu tłumaczył, co widział w telewizji. To było niesamowite dla mnie, że ten człowiek, który nie słyszał, nie widział, przeżywał, widać było po nim, że on przeżywał ten mecz po prostu tak, jakby go oglądał, nie? I słyszał. To pewnie to jest jakiś dodatkowy sposób. Z osobami głucho-niewidomymi zazwyczaj komunikujemy się, oprócz tego, że jest cały system często też wsparcia, taki ten technologiczny i techniczny. Nie wiem, jak bardzo mamy tej, bo to jest cała masa w ogóle, wiecie, to jest, można by tutaj opowiadać. No, dawaj, bo ale jest też system, jest też alfabet Lorma i pisze się po dłoni. I na przykład na końcówkach palców są samogłoski A, E, I, O, U. Nie? Jest cały system pisania po dłoni. To jest, nie wiem, mnie to wzrusza w jakiś sposób, bo pisze się po lewej dłoni, w związku z czym ona jest tą dłonią od serca i kiedyś słyszałam taką ładną historię od gościa, mówię, tak mi się to łączy też z tym, że blisko serca i po dłoni. Natomiast tak, no pewnie dodatkowo można to też te emocje przekładać na różne inne sposoby. Tutaj... Kochani, możecie zadawać pytania, przypominamy, że ten program jest również dla was i Agata będzie odpowiadać na te pytania. Agata dokona starań. Słuchajcie, dużo jest bardzo tych tematów. Ja tylko jeszcze a propos wydarzenia samego i tego doświadczenia Orange Warsaw, to przepraszam, tak wychodzę przez szereg, ale chciałam się tutaj, wiecie, trochę pochwalić tym, co wspólnie robimy z Orange i z Alter Artem już od wielu lat i ze wszystkimi naszymi partnerami społecznymi. I słuchajcie, bo to jest tak, że to jest festiwal, na który po pierwsze jest audiodeskrypcja koncertów, w związku z czym właściwie wszystkie koncerty na dużej scenie są koncertami audiodeskrybowanymi. Wiecie, tym chętniej mówię o tym festiwalu, bo mówię o nim też taką tęsknotą, w związku z tym, że festiwale się nie odbyły i wszyscy siedzimy i czekamy, co się wydarzy i czy w tym roku się odbędzie, czy nie. To też dlatego może taką mam potrzebę mówienia o tym, nie tylko dlatego, że jest super, ale też dlatego, że to też z tęsknoty. Więc to jest, słuchajcie, niesamowite, bo to jest tak, że właśnie wszystkie koncerty są audiodeskrybowane, koncerty na dużej scenie. W tym roku właśnie nie odbyło się, po raz pierwszy mieliśmy robić też tłumaczenie na język migowy, miał być artystyczny język migowy i żeśmy się do tego przygotowywali i przygotowywały i to w ogóle było tyle radości, bo w końcu nam się udało doprowadzić do tej sytuacji po latach. To jest tak, że słuchajcie, większość terenu, bo tam jest dużo nierówności, festiwal, nie wiem, czy dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że się odbywa na terenie wyścigów konnych na Służewcu i tam jest dużo nierówności też w terenie, w związku z czym całość praktycznie jest wyłożona, są zrobione szlaki komunikacyjne z takiego gumowego ustrojstwa, co to się nazywa remopla, jest utwardzeniem powierzchni, które i one były robione z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchu,
A prawda jest taka, że wyznaczyły szlaki komunikacyjne w ogóle publiczności i wszyscy z tych szlaków komunikacyjnych korzystają. Takim naszym stałym motywem w opowieści jest to, że najbardziej cieszą się z tego rozwiązania właściciele białych konwersów. Wiecie, właściciele białych trampek to są ci, którzy się najbardziej z tego cieszą. Zazwyczaj zazwyczaj na festiwalach muzycznych po pierwszym dniu trampki są do prania, a tutaj można cały festiwal zaliczyć w tej samej parze i jest ekstra. Ale na tym polegają właśnie też wprowadzanie tych rozwiązań z zakresu projektowania uniwersalnego, że jeżeli coś się zrobi, co jest fajne i pożyteczne, to okazuje się, że zostają z tego wszyscy i wszyscy mają z tego powodu radochę. Mamy też tłumaczenie na polski język migowy, takie na poziomie komunikacyjnym. Są też przy każdej scenie są platformy, a na każdej z platform jest na przykład pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna, czyli urządzenie wspomagające aparat słuchowy. Mhm. I myślę o tym, co tam jeszcze jest. No jest cała masa w ogóle, wiecie, właśnie różnych tych rozwiązań. Tak patrzę też tutaj. Opowiadałaś o audiodeskrypcji też tych koncertów, nie? Tak. To jest tak, że ludzie często się dziwią, jak słyszą o tym, że jest audiodeskrypcja na festiwalu muzycznym, ale teraz wyobraźmy sobie ten festiwal muzyczny. To nie jest tylko muzyka. I oprócz tego też, że to jest bycie z przyjaciółmi, spędzanie czasu i tak dalej, to jest też show. I na tej scenie się dzieje, mnóstwo rzeczy się dzieje na tej scenie. Czasem to jest koncert, że powiedzmy sobie po prostu koncert, a czasem to jest olbrzymie show z fajerwerkami, z konfetti i no, światło oczywiście, ale tam ze wszystkim. I teraz ta warstwa dla osoby z niepełnosprawnością wzroku jest niedostępna. Czyli bez audiodeskrypcji słyszymy muzę, słyszymy gwar, słyszymy atmosferę, ale nie mamy pojęcia, co się dzieje na scenie. Nie wiemy, jak artysta czy artystka jest ubrana, nie wiemy, jak się zachowują. Cały ten fragment w ogóle tego doświadczenia nie jest dla nas dostępny. A dzięki audiodeskrypcji no dostajemy pełen pakiet. I oczywiście jest tak, że jakby nie ma żadnego musu, jak ktoś ma ochotę, to korzysta z tej audiodeskrypcji, a jak nie ma ochoty, to po prostu bierze udział w wydarzeniu. Bez, tak. To są w ogóle są rzeczy, o których normalnie nawet nie wiesz, nie myślisz o tym, nie? A fajnie, no ale Grzesiu, jak się wystroisz na scenę, to nie chciałbyś, żeby wszyscy wiedzieli, że jesteś wystrojony. Jak najbardziej. Ale wiesz co, też mam pytanie następne, bo mówisz Orange Warsaw Festival, ale czy organizatorzy na przykład zgłaszają się też do was o takie przygotowanie koncertu też, dostępności w innych wypadkach, czy to jest jedyny taki w Polsce? No to jest jedyny i to on nie jest jedyny w Polsce tylko on jest w czołówce festiwali europejskich, jeżeli chodzi o dostępność. Okay. Jest tylko kilka festiwali, które są w całej Europie, które są porównywalnie dostępne z Orange Warsaw. I to jest między innymi Colors i oni mają tam rozwiązania, których my nie mamy, a my mamy rzeczy, których nie mają oni, to jest tak i trochę sobie podglądamy się też nawzajem, inspirujemy, ale niewiele jest takich festiwali, które mają tak szeroki pakiet dostępności dla różnych publiczności. Przy czym wiecie, to jest też tak, że dostępność to nie jest tylko, to nie tylko jest tak, że to jest infrastruktura potrzebna do realizacji audiodeskrypcji, i nie wiem, rośnie rozłożenie pętli indukcyjnych, czy właśnie kilometrów tego utwardzenia dremopli, ale to są czasem takie malutkie rzeczy, jak dostęp do prądu na przykład, bo ktoś korzysta z respiratora czy innego urządzenia, w związku z czym, żeby komfortowo, bezpiecznie czuć się na festiwalu, to może jednocześnie oglądać koncert, i ładować sprzęt,
A jak przy okazji ma potrzebę podładowania swojego urządzenia mobilnego, to też. Więc to są też takie też różne małe rzeczy i my staramy się też wsłuchiwać w te potrzeby naszej publiczności. Też każdego roku uczymy się czegoś nowego. Jak pojawia się temat dostępu do prądu, no to wiemy już, że w kolejnym roku, że musimy podłączyć, dać dostęp do prądu naszej publiczności na platformach, bo tak po prostu będzie fajniej i wygodniej, po co ktoś ma gdzieś tam w kącie ten sprzęt ładować. Mhm. Czyli rozumiem, że w zasadzie każdy organizator koncertu może się zgłosić do fundacji i takie wsparcie otrzyma, tak? Tak, bo my chętnie pomagamy, chętnie podpowiadamy, dzielimy się też wiedzą na różne sposoby. Nawet w tym roku zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy taki program dla profesjonalistów, profesjonalistek kultury w zakresie dostępności, więc staramy się, bierzemy udział w produkcji, możemy koordynować produkcję, możemy się zająć tym technicznie, my razem z naszymi wszystkimi partnerami, krewnymi i znajomymi Królika, ale też staramy się ludzi wyposażyć w wiedzę tak, żeby mogli zrobić sobie to sami, że tak powiem. Czyli robimy to i w ten sposób. Patrzę kątem oka, że mamy wysyp pytań już pomału. Myślę, że możemy zaczynać, co? Myślę, że możemy zaczynać. Agato, jesteś gotowa? Mr. Root Music. Ciekawe, czy pani Agata widziała film It's All Gone Pete Tong o DJ-u, co stracił słuch? Jak odzyskać coś, co się straciło? Film znam, nie widziałam, ale tak, wiem o czym jest film, kojarzę film, jak odzyskać to, co się straciło, nie mam pojęcia, to znaczy ja myślę, że przy tej technologii, która jest teraz, to jest dużo więcej możliwości niż było wcześniej i myślę, że technologia może pomóc, że jest tych patentów trochę. Jest też cała masa rozwiązań, tych na przykład różnych pajączków przecież, które zostały oryginalnie zaprojektowane dla sekcji i głównie do studia, potem były wykorzystywane też na scenie przez muzyków, a później przez również głuchą publiczność, bo pozwalają wyczuć rytm. Więc jakby technologicznych rozwiązań jest cała masa, to jest pytanie jakby co jest komu potrzebne jakby w danym momencie, jakiego rodzaju doświadczenie. Nie wiem, czy można, wiecie, odzyskać to, co się straciło, nie wiem, to też jest tak, że to są bardzo różne perspektywy. Inna perspektywa jest, bo to jest też chyba, myślę, że ważne, żeby to powiedzieć, to jest inna perspektywa DJ-a, czy myślę, że muzyka, który traci słuch, a zupełnie inną perspektywą jest perspektywa osoby głuchej. I teraz tu powiem bardzo ważną rzecz, osoby głuchej przez duże G. Czyli osoby głuchej, dla której język, polski język migowy jest pierwszym językiem, to nikt niczego nie stracił. Rodziła, tak. To jest w ogóle jakby nie ta historia. To jest jakby, wiecie, osoby głuche przez duże G, to są raczej, postrzegają się jako mniejszość kulturowa ze względu na język, natomiast tu w ogóle jakby nie mówimy o tym w tych kategoriach. Natomiast czym innym jest sytuacja, nie wiem, urazu, no właśnie, jakby takich sytuacji w życiu. Nie wiem, myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualne. Myślę, że można najpierw wspomagać technologiami i myślę, że no właśnie, jak wszyscy będziemy myśleć o tym, jak to zrobić, żeby każdy mógł, to na pewno też pomożemy. No tutaj pytanie bedroom nasuwa się samo. Grzesiu. Bedroom. Rozumiem, że można udostępnić muzykę osobie, która straciła słuch, ale kiedyś słyszała. Ale jak objaśnić muzykę komuś, kto nie słyszy od urodzenia? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy są takie przypadki? Robi się to oczywiście i są też projekty osób głuchych dotyczące muzyki. Jest kilka co najmniej takich projektów, które mogę później zrobić też taki zestaw właśnie, mówię, różnych materiałów do pooglądania. Słuchajcie, to jest takie wyzwanie, które ja też mam i ja myślę w ogóle też jakby na mojej liście do zrobienia jest taki projekt, w którym ja bym chciała też jakby wspólnie z
naszymi głuchymi przyjaciółmi poeksplorować w ogóle temat opowiadania muzyki, też różnych gatunków muzyki na różne sposoby i poszukać też, słuchajcie, ja myślę, że właśnie z dostępnością jest tak, że jest cała masa rzeczy, które jeszcze nie zostały zrobione i że to jest kwestia właśnie eksplorowania i poszukiwania nowych sposobów, nowych metod, i trochę bawienia się tym też, nie? I sprawdzania, co działa, co nie działa, co jest interesujące, a co nie. I to jest też najistotniejsze, czy to jest w ogóle interesujące, bo to też nie dla wszystkich jest tak samo interesujące. I to jest tak, jak część osób głuchych nie ma takiej potrzeby na przykład, nie? Jakby w ogóle eksplorowania muzyki. Tak, tak. Szczególnie, jeżeli nie słyszeli jej od początku, więc nie wiedzą, co tracą w sumie. Nie mają. To też jest okej, nie? Tak. To tak jak ja też nie lubię niektórych gatunków, też ich nie eksploruję. Maria Górska-Caj, moja siostra, pozdrawiam cię siostrzyczko. To tłumaczenie muzyki kojarzy mi się z rytmiką Dalcroza, gdzie układ taneczny odwzorowuje jak najdokładniej muzykę. Tak. No. Nie wiem, czy kojarzysz, Agato, ten... Nie. To jest taki... To... Rozumiem, czemu moja siostra to powiedziała i wiem, znam też tą technikę, jest bardzo ciekawa, ale być może można by ją użyć właśnie do wsparcia tego typu tłumaczeń. Pewnie. Ewa Żmijewska, gdzie można się zgłosić, aby zagrać koncert na tak wspaniałym festiwalu? Czy artyści dostają jakąś pomoc w tłumaczeniu swojego show? Czy trzeba być wcześniej przygotowanym i już to robić od lat? Jeżeli chodzi o festiwal, to nie my jesteśmy producentami festiwalu, my tutaj mamy wąską działkę, zajmujemy się tylko i wyłącznie tematem dostępności, tylko albo aż, ale tak, więc jeżeli chodzi o wybór artystów, to zupełnie nie mamy na to żadnego wpływu, tutaj organizator festiwalu, czyli Alter Art. Natomiast jeżeli chodzi o artyści, nie, to jest po stronie organizatora tutaj, jakby zapewnienie dostępności. My żeśmy w tym roku, nie chcę też zdradzać, bo żeśmy mieli dużo fajnych pomysłów, też takich włączających artystów i artystki na różne sposoby i chcieliśmy trochę poangażować też jakby w tą sytuację, też przygotować artystów i artystki do tego, że ich koncerty będą tłumaczone i chcieliśmy też trochę włączyć i zaangażować ich w takie no, podnoszenie świadomości w ogóle i potrzebności robienia rzeczy dostępnymi. Ale to nie jest zdecydowanie po stronie, w wypadku takiego wydarzenia, po stronie artysty czy artystki, tylko organizatora. Natomiast wiecie, no, od tego też może wymagać artysta czy artystka od organizatorów i pytać o takie rzeczy. Jak jest u was z dostępnością? Nie? Można o to pytać. Jak jest z dostępnością przestrzeni? Jak jest z dostępnością komunikacji? Jak jest z dostępnością wydarzenia generalnie? Ja myślę, że nie można, a trzeba zadawać takie pytania, bo w ten sposób, przepraszam, wymusisz na organizatorze pewne ruchy, nie? Tak. Chris? Daria Sameluk. Pamiętam, że kilka lat temu odbywały się warsztaty stworzenia audiodeskrypcji w Fundacji Kultura Bez Barier. Czy obecnie są plany na wznowienie tego projektu? Pozdrawiam. Słuchajcie, nie wiem jak, czy Fundacja Kultury Bez Barier, którą mogę też serdecznie pozdrowić z tego miejsca, w tym momencie realizuje warsztaty, ale wiem, że realizują je w sposób raczej ciągły, że tam raz na w sensie ciągły, w tym sensie, że raz na jakiś czas te warsztaty są. Myślę, że trzeba zajrzeć do nich na stronę internetową albo wejrzeć w media społecznościowe, ale pewnie są realizowane. Okej. Okay. Chyba nie widzę tutaj dalszych pytań, to mogę ja jedno? Tak, dawaj. Proszę. Jak to ma wyglądać w sprawie, to zupełnie trochę od czapy, ale ten sam temat trochę, tylko inny koniec znowu. Jak wygląda z filmikami na żywo na Facebooku, które my też robimy z Grzesiem czasami, plus ewentualnie to, co robimy tutaj na YouTubie, czy są jakiekolwiek narzędzia, które czytając nam z ust, że tak powiem, piszą ten tekst na żywo, bo... No i właśnie buchnąłeś mi pytanie, łobuzie. Niestety jeszcze nie, nad czym bardzo ubolewamy i niestety jest tak, że słuchajcie, robienie napisów na żywo, znaczy tak, byłoby ekstra, gdyby każde spotkanie online'owe było tłumaczone
na polski język migowy i oprócz tego jeszcze było opatrzone napisami na żywo. To jest sytuacja idealna, bo ona daje możliwość skorzystania z wzięcia udziału w takim wydarzeniu maksymalnie dużej liczbie osób. Natomiast tak, robi się napisy na żywo, tak, jest kilka podmiotów też w Polsce, które to robią, ale to nie są tanie rzeczy jeszcze niestety, na tym etapie teraz to nie są tanie rzeczy, to jest w ogóle dość skomplikowana procedura i jest co najmniej kilka osób zaangażowanych w zrobienie napisów na żywo. To nie są łatwe rzeczy, bo to jest, słuchajcie, jak z tłumaczeniem, tylko jeszcze bardziej, bo to jest kwestia tego, że trzeba zrobić respeaking, nie? Potem się to przepisuje, sprawdza i dopiero wypuszcza i trzeba jeszcze to robić szybko, więc do tego potrzebna jest technologia i są potrzebni ludzie i to właśnie więcej niż jedna osoba. Robi się też, no, robi się różne działania takie, że tak powiem, na skróty i my czasem też w ten sposób się wspomagamy, czyli na przykład zrobieniem napisów transkrypcji w otwartym dokumencie w online, czyli tam w Google albo gdzieś. Nie? Można to robić w ten sposób. Natomiast idealnie byłoby, gdyby, ja nie wiem jaki macie system, ale to jest tak, że teraz jak jesteśmy live, to potem co? To potem to ląduje na waszym kanale na YouTubie, tak. Ale jeszcze wcześniej to chyba obrabiacie, nie? Jako, zostaje w takiej formie raczej. Możemy przyciąć z przodu i z tyłu, ale tam możemy dodać oczywiście tą deskrypcję, wszystko co tam wkładamy i to się znajduje potem pod filmem, jak w każdym filmie YouTube'owym. I tyle. Nic więcej nie robiliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że można coś przyciąć, zretuszować. Słuchajcie, no to idealną sytuacją byłoby to, gdyby każdy film po tym jak ląduje, jeżeli nie na żywo, no bo też jakby rozumiem ograniczenia kosztowe, no bo też trzeba sobie dawać sprawę z tego, nie? Że to są ograniczenia. Żeby każdy film, jak już ląduje na tym YouTubie, to był wyposażony w napisy, to znaczy, żeby do niego dorabiać napisy, no bo wtedy właśnie mówię, no dajecie szansę skorzystania z tego większej liczbie osób, również tym osobom, które mają ochotę właśnie, nie wiem, w komunikacji miejskiej, czy w bibliotece, w każdym miejscu, gdzie jest cicho, albo gdzie jest głośno. Ale czy nie ma tak, że YouTube ma jakiś automatyczny system robienia napisów? Czy ja się chyba mylę? Do angielskiego tylko, wiesz? A tylko do angielskiego, no to... Tak mi się wydaje. Polski Czyli język, tak? nie mamy polskiego języka. Marysia Górska. Co może zrobić przeciętny Kowalski, aby podnieść świadomość tego tematu? Nie tylko udostępnienia muzyki, ale udostępnienia kultury w ogóle. Pytam o jeden mały kroczek. To jest pytanie o... podawanie dalej, czy o, bo staram się rozkodować to pytanie, czy chodzi o podawanie dalej, czy chodzi o wdrażanie, wprowadzanie w ramach realizowanych przez siebie działań? No, myślę, że znając Marysię, to raczej w realizowaniu swoich działań, czyli co ona może co ona może dodać od siebie jako twórca, żeby bardziej udostępnić to, co robi. Słuchajcie, z dostępnością w sztuce jest dużo fajności, właśnie dlatego, że to jest sztuka i w związku z tym właśnie myślę, że jest olbrzymia przestrzeń też do eksperymentowania i ciągle jeszcze do zeksplorowania. I myślę, że pierwszy krok jest taki, to jest właśnie wejście w buty różnych odbiorców i odbiorczyń, wyobrażenie sobie doświadczenia różnych ludzi, zastanowienie się nad tym, wdrażanie, dobra, już widzę, czyli tak, no właśnie tak, najpierw to, nie, jakby pomyślenie o tym, kto może z tego skorzystać, jak będzie z tego korzystała, jakiego rodzaju to będzie doświadczenie, jakby co mogę zrobić, właśnie mówię, no, empatyzując i wyobrażając sobie nawet, nie? Jakby co mogę zrobić, żeby otworzyć to wydarzenie dla tej osoby, dla tych osób, dla szerszej publiczności. I zadbanie też przede wszystkim o to, co możemy, czyli no te najprostsze rzeczy, czyli między innymi o wyrobienie w sobie takiego odruchu, na przykład komunikowania się poprzez media społecznościowe w sposób dostępny. Wrzucamy zdjęcie, powiedzmy Facebookowi czy Instagramowi, co jest na tym zdjęciu, bo osoba niewidoma, używająca programu odczytu ekranu, jeżeli tego nie zrobimy, to dostanie automatyczny komunikat.
na zasadzie prawdopodobnie kobieta, prawdopodobnie na zewnątrz, prawdopodobnie trzyma szklankę w dłoni, nie? A równie dobrze może być to pies, wiecie, na łące z zabawką w pysku. Więc jeżeli chcemy powiedzieć jakby co jest na zdjęciu, to powiedzmy w kilku słowach jakby co kto jest na zdjęciu. Jeżeli wrzucamy filmik, to dodajmy napisy. Pomożemy co najmniej kilku różnym grupom odbiorców i odbiorczyń. To są te wszystkie małe kroki, które możemy zrobić, o których możemy pamiętać na co dzień. Mnie od razu przypomina, znaczy od razu mi się otwiera klapka pod tytułem dostępność w naszym Chris zawodzie, dostępność studia nagrań. No tak, ty masz windę, a ja... Ja mam, no tak, ale... A wiesz, ja bym musiał coś, tak... No zdarzają się przecież artyści, wiesz, którzy potem się okażą, że nie wejdą ci do studia, tak. Bo nie mogą się dostać. Tak jest. Bedroom przeczytasz? Czy znają Państwo i dzisiejszy gości gospodarzy studio nagrań w Warszawie o nazwie Quality Studio? Z tego co wiem, twórcą czy właścicielem studia jest osoba niewidoma. Ja właśnie zdaję sobie sprawę, że ja wspomniałem chyba o tej osobie i ja myślałem, że ona jest w Trójmieście, ale ona być może jest w Warszawie, bo nie sądzę, że były takie dwie. Szanse na to są małe, więc tak, no ja przynajmniej słyszałem o studiu, gdzie jak się wchodzi, to nie ma monitora, co jest zaskakujące, bo osoba nie potrzebuje po prostu go z racji tego, że nie widzi. Ale to nie wiem, czy Quality Studio akurat. Bardzo dobrze sobie radzi, więc dowód na to, że można. Grzesiu? Chris, tu są. Wszystkim zainteresowanym polecam film How to Truly Listen to Talk. Opowiada Evelyn Glennie, perkusistka, która występowała z Björk, niesłysząca od 12 roku życia. No. Nie oglądałem. Nie oglądałem, ale oglądny. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Polecam też film dokumentalny o tejże perkusistce. Super, no to dla mnie. Bardzo, bardzo doskonały. Fundacja Polska Bez Barier, Maria Górska-Saj. Komunikując Wasze wydarzenia, warto też informować o dostępności przestrzeni, w których będziecie. Byłoby nieźle, gdyby Wasza strona była zgodna z WCAG 2.1. Matko, to brzmi... O, to teraz wytłumacz. To teraz ja mam się tłumaczyć. Ja już podziękuję tym moim tutaj delikwentom. Słuchajcie, strona internetowa jest standard dostępności, międzynarodowy standard wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych i one się nazywają właśnie tak, WCAG. WCAG 2.1 obecnie to jest ta wersja obowiązująca i są też różne poziomy tego WCAG, bo ono jest na poziomie A, podwójnego A albo nawet potrójnego A, czyli jest na poziomie pod tytułem musisz, powinieneś, tak, jakby jest ten, musisz, powinieneś, mógłbyś, mogłabyś, żeby było najlepiej na świecie. Tak to można uprościć. I teraz taka strona, dostępna strona internetowa, ona pozwala na korzystanie z niej różnym osobom też na różne sposoby. Słuchajcie, no niektórzy korzystają na przykład tylko i wyłącznie z myszki, niektórzy tylko i wyłącznie przemieszczają się po stronie za pomocą tabulatora, za pomocą taba. Są osoby, które korzystają z różnych technologii asystujących, nie wiem, sterowanie gałką oczną czy podczerwień, więc taka dostępna strona internetowa pozwala bardzo różnym użytkownikom i użytkowniczkom na pełne korzystanie z niej, zapoznanie się z treścią. I to nie jest też jakby super trudne, to też jest do zrobienia. Słuchajcie, są też plusy bycia, bo to też może warto o tym powiedzieć, że jeżeli się temu przyjrzymy, jeżeli sobie pozaglądamy w te tematy dostępnościowe, zarówno jeżeli chodzi o media społecznościowe, jak i stronę internetową, to efektem ubocznym niejako tego, że będziemy fajniejsi, lepsi, bardziej dostępni dla różnych ludzi, dla naszych różnych publiczności, będzie też lepsze pozycjonowanie się, zarówno w mediach społecznościowych, jak i lepsze pozycjonowanie się w Google. To znaczy, to jest tak, że to są rzeczy, które są ważne zarówno dla Google'a, jak i dla Facebooka.
Mati tutaj widzę jednym okiem zadała pytanie też, ale to pewnie dojdziemy. O, jest. Pozdrawiamy cię. Gdzie zacząć? Gdzie szukać informacji? Czy są jakieś strony, na które warto zajrzeć, żeby się dowiedzieć więcej o dostępności? No, zapraszamy na naszą stronę, czyli zapraszamy przede wszystkim na stronę Fundacji Polska Bez Barier. Z niej można wędrować też dalej. Na naszej stronie, jeżeli chodzi o kulturę, to można poczytać też na naszym blogu między innymi o dostępności Orange Warsaw Festival i o tej pracy, którą tam wspólnie wszyscy wykonujemy. Ale można też poczytać o różnych rozwiązaniach i dylematach też dostępności w sztuce. Więc można zacząć u nas. Zapraszamy do nas, można też poodwiedzać nas w mediach społecznościowych, zacząć tą wędrówkę od nas i zobaczyć też, z kim współpracujemy, popatrzeć na to, co robią organizacje, nasze organizacje partnerskie. Niektóre z nich, właśnie mówię, mają bardzo konkretne, wąskie specjalizacje i są fachowcami, fachowczyniami naprawdę jak w swoich dziedzinach. Między innymi, jeżeli chodzi właśnie o audiodeskrypcję, czy o tłumaczenie artystyczne, więc tak. I chętnie też podpowiemy, jak ktoś potrzebuje i ktoś ma ochotę też pogadać z nami o dostępności, zawsze można nas odezwać, jesteśmy pod ręką i służymy radą i pomocą, na tyle, na ile umiemy. Jak nie wiemy, to też mówimy, że nie wiemy i że się dowiemy. Słuchajcie, tych dylematów właśnie mówię, jest cała masa. Jak tu zrobić, żeby, wiecie, coś było dostępne dla wszystkich, w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Słuchajcie, no to jest tak jak z muzyką, no wy słyszycie inaczej niż ja, umówmy się, wiecie. I są ale też tylko takie... trochę. Tak jak jest z wiedzą i kompetencjami, że są takie rzeczy, że się, nie wiem, no nie da się, po prostu się nie da, nie? Żeby pewne rzeczy były dostępne dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o sztukę, dokładnie tak samo dla tych samych, dla różnych ludzi w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Ale można dokonywać starań. Przede wszystkim, żeby dawać ludziom szansę, bo to o to chodzi, żeby stwarzać możliwości, żeby nikogo nie wyłączać. No tak, już nie mówiąc o tym, że znam taką 12-latkę, która uważa, że Michael Jackson ani nie umie śpiewać, ani tańczyć. Tu nic nie poradzisz na takie rzeczy. Trudno. Radek, pytanie. Zastanawiam mnie, czy w Polsce są jakieś programy pomocy artystom, którzy z jakiegoś powodu stracili częściowo słuch. Mi operacja ucha w innym kraju zniszczyła już i tak nie najlepsze słyszenie w jednym uchu. Dziś dużo trudniej mi się produkuje muzykę i do tej pory nie miałem jakiejś terapii związanej z tym tematem. Słuchajcie, powiem szczerze, że nie słyszałam o programach, takich specyficznych, konkretnych programach wspomagających w tym obszarze. Może to jest w ogóle fajny temat, żeby się nim zająć i żeby tym zainteresować w jakiś sposób. Tym bardziej często artyści są niezrzeszeni. Ja nie wiem, jak tam jest w tych waszych związkach, co w takiej sytuacji, bo to jest przecież też... No i ci co, no to właśnie wiecie, słuchajcie, no może wy wiecie. Słuchajcie, ale nie, no to jest przecież uszczerbek na zdrowiu, jakby sytuacja, choroba zawodowa, no i co wtedy, jak ktoś jest zrzeszony, to co? Jeżeli jest kompozytorem, to na pewno może się zapytać w ZAIKS-ie. Ja na przykład dostałem wsparcie finansowe na okulary. Tak, moim inwalidztwem w jakimś sensie jest bardzo kiepski wzrok. Nie używamy takiego słowa, nie używamy takich słów. Aha, to jest relikt czasów zaprzeszłych. Żeby było tak, politycznie poprawnie mówimy, tak. Mówimy osoba z niepełnosprawnością i osoby w ogóle z różnymi niepełnosprawnościami, już nawet nie wgłębiając się tam w to, jak powinno się bardziej. Ale tak, nie, inwalida nie, nawet o sobie. Nawet osoby i nawet tak, nie. Edukuj, absolutnie. Więc ZAIKS wspiera i dla tych, którzy są, to są kompozytorzy, a ci, którzy są wykonawcami, no to jest SAFP albo Stoart. I po prostu trzeba się na pewno ich zapytać i jeżeli oni powiedzą, że nie mają takiego czegoś, to jest to moment, żeby może zaczęli o tym myśleć. Czy ZAIKS na pewno wspiera, bo to ZAIKS wspiera na pewno, tak. Bedroom. A co z artystami z niepełnosprawnością? Znamy Stevie'ego Wondera i Beethovena i to by było na tyle. No tak. Nie widzi się za bardzo takich osób. Słuchajcie, ale to też jest pytanie, czy się nie widzi, czy się nie widzi, czy się nie chce widzieć. Wiecie, czy się nie dostrzega. Czy się nie dostrzega.
Tak naprawdę jak wejdzie się na jakiekolwiek forum specjalistyczne i konkretne, nie wiem, na forum basistów, trębaczy i tak dalej, to w każdym z tych obszarów będą artyści z różnymi niepełnosprawnościami. Mm-hmm. To jest też kwestia tego, jakby czy ktokolwiek w ogóle w momencie, kiedy jest artystą, ma ochotę jakby opowiadać, mówić, czy opowiadać swoją historię poprzez swoją niepełnosprawność. Jeżeli jakby w pierwszej kolejności jestem artystką czy artystą, to w ogóle może nie mam ochoty jakby mówić o tym. Natomiast jakby jak temat się pojawia i wypływa, to oczywiście, że jest tak, że są muzycy z przeróżnymi niepełnosprawnościami. Czasem właśnie mówię, czasem nie widać, czasem nie. Ale to tak. Ja mam jednego z twoich ulubionych. Def Leppard przychodzi mi tak teraz, nie? Tak, tak, no i on, tak. I to jest piękny przykład, jak koledzy z zespołu mogą zadbać o takiego człowieka, który gra ci rękę, a mimo wszystko zostaje w zespole i gra na perkusji. Tak. Sonia Michalczuk, pozdrawiamy Soniu serdecznie. Przy nagraniu ostatniego singla szukaliśmy osoby, która nam pomoże w odbiorze dla osób niedosłyszących. Niestety koszty zabiły cały pomysł. Niewielu artystów niestety zdecyduje się na ten wydatek. Słuchajcie, prawda jest taka, że dostępność kosztuje najczęściej, bo ludzie, którzy zajmują się tym na co dzień, zajmują się tym zawodowo. Tłumacz polskiego języka migowego wykonuje swoją pracę ciężką, często od rana do nocy. Nie? W związku z czym za pracę jakby należy się wynagrodzenie, to jest normalna sytuacja. Tak jak wam mówiłam, jeżeli chodzi o tłumaczenie muzyki, to jest kolosalna robota, jakby to jest, bo to jest przygotowanie się, to jest tak, że to są dni i tygodnie na zrobienie numeru, który trwa kilka minut, żeby go zrobić naprawdę dobrze. Ale wydaje mi się, że też można poszukiwać partnerstw, można wchodzić w partnerstwa. Ja też nie wiem, jakby jakiego rodzaju to było działanie, ciężko mi się do tego odnieść, ale można poszukać różnych patentów na partnerstwa i akurat w tym obszarze to też starać się o dofinansowanie z grantów. Dokładnie. Tak na przykład. Słuchajcie, no, jak zwykle we wszystkich seriach ja jestem Cerberem godzinowym. Godzina 9, ta godzina zawsze pęka w czasie strasznie szybkim. Chris, ostatnie pytanie, zazwyczaj należy do ciebie i tym razem też tak będzie. Jak wiesz, zrobiliśmy z Grzesiem, popełniliśmy taki dekalog, zwany dekalogiem producenta, w którym opisaliśmy, tak jak my to rozumiemy, proces powstawania muzyki do momentu, aż ona będzie wydana. Nie tym, co się dzieje po, tylko sam proces powstawania. I teraz moje pytanie jest zawsze takie samo. Co o tym myślisz, jeżeli miałaś okazję zerknąć i co byś zmieniła, dodała do takiego zestawu? Słuchaj, wiem pytanie, czy ta odpowiedź jest oczywista, jeżeli chodzi o mnie prawdopodobnie. Znaczy tak, powiem wam, podoba mi się to, że w pierwszym punkcie zaczynacie od tego, że niezależnie od tego, jakby jaki to jest utwór, to że powinien opowiadać historię. I to jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba, czyli zaczynacie w ogóle jakby od człowieka i publiczności. Wspominałam wam, bo dzisiaj skoncentrowaliśmy się na dostępności, ale jakby dużą częścią mojego życia jest w ogóle praca z koncepcją audience development, audience engagement, czyli budowania, zaangażowania publiczności i ten sposób w ogóle myślenia o pracy, niezależnie od tego, czy jesteśmy pojedynczym artystą, artystką, czy organizacją, jest dla mnie super ważny, tylko do tego pewnie dodałabym jeszcze właśnie, czy wszystkim oby na pewno dajemy szansę i czy w ogóle właśnie o tym myślimy. To znaczy właśnie taki punkt w ogóle, nie wiem, z wykrzyknikiem i z gwiazdką, też na każdym etapie, i myślenie o, nie wiem, nowych inwestycjach, nieważne, czy to jest studio, czy to jest wydarzenie, cokolwiek robimy, to zadawanie sobie tego pytania, czy oby na pewno każdy będzie był... Czy na wózku wjedzie do studia? To jest coś w tym stylu, masz na myśli, tak? Tak, na przykład. Tak, czy każdy będzie mógł z tej przestrzeni skorzystać, czy każdy będzie mógł od tej strony też produkcyjnej, czy każdy będzie mógł się w niej odnaleźć i tak samo jeżeli chodzi o komunikację, czy jeżeli wysyłamy informacje w świat, czy robimy klip, to czy to oby na pewno jest dla wszystkich dostępne, szczególnie jeżeli to jest piękny klip, to fajnie byłoby opowiedzieć też co tam się dzieje na tym obrazie.
Mamy spore pole do popisu. Grzesiu, startujemy jutro. Agatko, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to w ogóle fantastyczny temat na rozpoczęcie serii trzeciej naszej. Mnie maksymalnie otworzył głowę, myślę, że Wam również. Niech otworzy serca, wiesz, najpierw serce, potem głowę, ja bądźmy wszyscy fajniejsi. Mówię o pomysłach, w sensie, że wiesz, że nagle możesz... No, fajne, naprawdę. Znaczy fajne to nawet kiepskie słowo, bardzo ważny temat. No, taki. Dziękujemy za tłumaczenie dzisiejszego odcinka na polski język migowy. Dziękujemy. Pawłowi Żurawskiemu, współpracującemu z Fundacją Świat Głuchych. Dziękujemy Fundacji Polska Bez Barier za zasponsorowanie dzisiejszej obecności pana Pawła w naszym programie. Dziękujemy, Agatka, za udział. I dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kochani, bardzo dziękujemy, że byliście. Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu o godzinie 20 na kanał Na Setkę. Do zobaczenia. Cześć. Witamy Was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy Was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak. Dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszamy, Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, o jest. A ja mam tu organ. Ale nie możemy przerwać. Półtora metra za nami. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania. No to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. O, traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjne. No to skoro tak, to okej. Okay.